Chciałabym w kilku słowach odnieść się do oświadczenia pana prezesa Jakiego. Niestety nie dotarło do nas jeszcze to oświadczenie, więc posiłkuję się tylko tym oświadczeniem, które zostało zamieszczone w prasie. Chciałabym poinformować, że posiedzenie Rady Nadzorczej, Szanowni Państwo, które odbyło się 20 października, czyli w dniu wczorajszym, zostało zwołane zgodnie z prawem. Zostało odbyte zgodnie z prawem i w związku z pojawieniem się nowych okoliczności, które to w postaci protokołu zakończonej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Rada Nadzorcza zapoznała się z tym protokołem oraz rozmawiała z przedstawicielami trzech wszystkich związków zawodowych, które funkcjonują w spółce, które reprezentują ponad połowę wszystkich osób zatrudnionych w spółce, podjęła decyzję o podjęciu uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach prezesa zarządu. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie 6 głosami za. Uchwała została procedowana w trybie tajnym, w związku z czym informacja na temat tego, kto w jaki sposób głosował, przedstawiona przez pana Ireneusza Jakiego, jest całkowicie nieuprawniona. Ta uchwała była procedowana w trybie tajnym. I właściwie to jest wszystko, jeżeli chodzi o postanowienia Rady Nadzorczej. Jeszcze raz powtarzam, że Rada Nadzorcza szanuje postanowienia sądu. W ten sposób postępowaliśmy przy postanowieniu sądu wydanym w sprawie zabezpieczenia uchwały z 26 listopada i stwierdzenie podawane do publicznej wiadomości przez pana prezesa, że jakoby Rada Nadzorcza była nieprawna, uchwała jest nieważna. Z tego co wiem, Szanowni Państwo, w Polsce obowiązują sądy i one decydują o tym, czy coś jest postanowione, czy to jest podjęte prawnie, czy nieprawnie. Jeśli pan Ireneusz Jaki uważa, że dana sprawa jest podjęta nieprawnie, dana uchwała została podjęta nieprawnie, proponuję wystąpienie na drogę postępowania sądowego i wówczas tak samo jak dotychczas będziemy respektować postanowienia sądu. I teraz chciałabym, żeby pan członek zarządu, pan prezes Paweł Kawecki przedstawił Państwu informację na temat tego, co się działo w momencie, kiedy pan Ireneusz Jaki pojawił się w spółce we wtorek 18 października. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że będę świadkiem sytuacji, w której, żeby wejść do pokoju, muszę zapukać i powiedzieć, że to przedstawi się z imienia, nazwiska, bo światło zgaszone, drzwi zamknięte od środka, totalna panika, ludzie roztrzęsieni. Cztery osoby na dzień dobry zwróciło się o, no nie jednocześnie, ale praktycznie rzecz biorąc niemal w jednym takim ciągu czasowym o możliwość opuszczenia zakładu pracy. Tych osób w ciągu dnia pojawiło się więcej. Absencja chorobowa skoczyła nam skokowo. W sumie niektóre komórki przestały funkcjonować, tak? Czyli jeśli chodzi na przykład o HR z czterech osób, trzy osoby zniknęły. Jeśli chodzi o promocję, oczywiście nie wszystko wydarzyło się w jeden dzień. Niektóre zdarzenia miały pewne następstwo czasowe, czyli jedna osoba zniknęła w pierwszy dzień, druga osoba w drugi dzień. Kilka kluczowych osób dla funkcjonowania firmy udało się na zwolnienia chorobowe od różnych lekarzy. Myślę, że to była taka zbiorowa ewakuacja wywołana totalną paniką, co wskazuje, że zapisy raportu Państwowej Inspekcji Pracy stworzone przez tutejszy Okręgowy Inspektorat nie zostały wygenerowane od tak sobie, czy na jakieś zamówienie, bo pan prezes wspominał również o korupcji wśród pracowników. Uważam, że jest to zupełnie niezasadne uderzenie w te osoby, które są odpowiedzialne za utrzymanie ciągłości świadczenia usług i bardzo dobrej jakości świadczenia tych usług. Od siebie dodam, że być może jakieś wnioski nagrodowe, które były realizowane w ciągu roku, będą jakby ujrzą światło dzienne. Natomiast ja poprosiłem już o kompleksową, nie skupiając się na poszczególnych nazwiskach, poprosiłem o kompleksową analizę tych zdarzeń. Na dzień dzisiejszy, z tego co mogę powiedzieć, trudno mi odnieść się do zarzutów korupcji. Nagrody, proszę Państwa, są rzeczami, które zdarzają się w firmach. Wśród osób, o które pan prezes pytał, są też osoby, które
sumę nagród w przeciągu prawie 2 lat mają 0 zł, więc to też trudno nazwać korupcją coś takiego. Rozumiem, że korupcją nie jest zatrudnienie jednoosobowo, czyli niezgodnie z zasadami reprezentacji 3 osób, które w dniu 18, czyli w dniu powrotu pana prezesa, zeznawały przed inspektorami głównego inspektora pracy, tak? Czyli rozumiem, że nagroda przyznana pracownikowi z różnego powodu może być korupcją, zatrudnienie pracownika po zeznaniach korupcją nie jest. Pozostawiam bez komentarza. Czy pan Ireneusz jaki ma możliwość wyjść na teren zakładu? Zarzeka się, że będzie kontynuował pracę. Proszę państwa, co do zasady, w uchwale Rady Nadzorczej został poinstruowany w uzasadnieniu, jak też w uzasadnieniu prawnym, że nie powinien tego robić. Wydaliśmy takie dyspozycje i biorąc pod uwagę, wierząc w to głęboko, dobro pracowników, no nie jest to wskazane i pan prezes został poinformowany o tym, że powinien nie przekraczać pewnych granic. A co do zasady... Zarówno formalny, jak i praktyczny polega na tym, że jest zawieszony w czynnościach, musi się powstrzymać od wykonywania pracy. Co więcej, proszę państwa, proszę pamiętać, że Wodociągi i Kanalizacja, spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, spółka z o.o., jest spółką infrastruktury krytycznej. Mamy określone zarządzenia prezesa Rady Ministrów, czyli osoby, które nie świadczą pracy i są zbędne, mają zakaz wkraczania i nie mówię tutaj w tej chwili nawet już o uchwale Rady Nadzorczej, mają zakaz wkraczania na teren obiektów infrastruktury krytycznej. Czyli choćby z tego względu każda osoba, która jest zbędna, nie powinna wchodzić na teren takiego obiektu. Ja bym zachęcał do tego wszystkich, tak jak z drugiej strony też padają takie zachęty, żebyśmy w tym stanie prawnym, który funkcjonowali, przestrzegali zasad i przepisów prawa. I apeluję też do pana prezesa, żeby też zechciał stosować zapisy prawa, choć w ten pierwszy dzień nie do końca wyszło. Zresztą w kolejnych dniach też nie do końca wyszło, dlatego że zostało wygenerowanych całkiem sporo dokumentów skutkujących skutki będziemy mieli w przyszłości, tak, z nieuprawnioną reprezentacją, dlatego że czy to rzeczy związane z zaczerpnięciem zobowiązania powyżej 30 tysięcy, czy czynności zakresu prawa pracy, nie mogą być w firmie prowadzonej zgodnie z umową spółki, zgodnie z regulaminem pracy, nie mogą być prowadzone jednoosobowo, ale pan prezes nie respektuje tych zapisów. Umowa spółki nie jest dla pana prezesa wiążąca. Jeszcze wracając do obecności pana Ireneusza Jakiego w pracy, on się dzisiaj pojawił w WIK-u? Nie zauważyłem do godziny 10, o godzinie 10 opuściłem teren spółki, do godziny 10 nie zauważyłem pana prezesa. A co się stanie, jeżeli się pojawi jeszcze dzisiaj, czy już w przyszłych dniach? To znaczy, że już nie tylko umowa spółki dla niego się nie liczy, ale również zarządzenie prezesa Rady Ministrów. No, ja rozumiem, że prezes Rady Ministrów, no nie chcę formułować daleko idących jakby zarzutów czy wniosków, ale to już nie będzie tylko lekceważenie zapisów korporacyjnych.